Witam wszystkich prezesów jednostek. Witam delegatów na dzisiejszy zjazd. Wójt gminy Biała Podlaska Wiesław Panasiuk dzisiaj również w roli przewodniczącego zarządu gminnego OSP Biała Podlaska. Panie wójcie, po roku czasu spotykacie się ponownie strażacy celem dokonania zmian, podsumowań, dyskusji, ogólnie spotkania. Przecież przez rok czasu było to utrudnione, pandemia wstrzymała wszystko. Spotkanie w Oskrzenicach Małych. No i teraz, panie wójcie, dlaczego tutaj, jaka to jednostka, te Oskrzenice Małe, w pana ocenie i jak wygląda sam zjazd? Delegaci, wybór zarządu i czy to był trudny okres dla OSP Gminy Biała Podlaska? Rok, dwa, ostatnie lata. Tak, jesteśmy dzisiaj w Oskrzenicach Małych, w Świetlicy i w jednostce OSP w Oskrzenice Małe. Na szóstym gminnym zjeździe oddziału gminnego. Mamy dzisiaj, czy gościmy dzisiaj prezesów wszystkich jednostek z terenu naszej gminy, 12, plus delegatów wybranych na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w swoich jednostkach. Zgodnie ze statutem taki zjazd oddziału gminnego odbywa się raz na 4 lata. My jesteśmy już opóźnieni co najmniej o rok, ale nie z byle jakiej błahej przyczyny, tylko z poważnego problemu pandemia, reżim sanitarny, nie mogliśmy się zbierać w większych ilościach, zakazy, nakazy, obostrzenia. Teraz troszeczkę się polepszyło, w związku z tym zorganizowaliśmy zjazd oddziału gminnego. Myślę, że tych 12 jednostek, które są w naszej gminie, nie tylko odpowiadają za ochronę przeciwpożarową w gminie, tylko są też odpowiedzialne za szereg zjawisk innych towarzyszącym codziennemu życiu naszemu. Chociażby te wszystkie wypadki komunikacyjne, chociażby teraz przy tej pandemii, przy tym reżimie sanitarnym. Pomagamy ludziom jak możemy, strażacy na pierwszej linii walki z tym przeklętym wirusem. Myślę, że strażacy pełnią rolę bardzo pożyteczną w naszej gminie. Raz ochrona przeciwpożarowa, ale drugi raz ci ludzie. Ja nie wyobrażam sobie żadnego innego wydarzenia, jakby nie było strażaków. Integracja. To są ludzie z powołania, ochotnicy, którzy chcą nieść pomoc dzień i noc, nie patrząc na korzyści, a już, broń Boże, korzyści materialne. Oni z potrzeby serca wstępują do jednostki, żeby nieść pomoc, czy to ludziom, czy zabezpieczać mienie. Już nie wspomnę o tych powodziach. Raz na 4 lata zbieramy się na zjeździe gminnym, oceniamy działalność, podsumowujemy działalność, co się udało dobrego zrobić. No i oczywiście, co trzeba jeszcze wzmóc, żeby jeszcze więcej, jeszcze bardziej być przydatnym dla naszej społeczności. Po to jest ten zjazd oddziału gminnego. Myślę, że my dzisiaj wybierzemy nowe władze na kolejną kadencję, uchwalimy program działania, ale jedno jest bardzo ważne. Ochrona przeciwpożarowa należy do zadań własnych gminy. I tutaj dzięki bardzo dobrej współpracy z Radą Gminy są przeznaczane środki na ochronę przeciwpożarową. Nasze jednostki naprawdę są już dobrze przygotowane do pełnienia tych wszystkich funkcji. Mamy bez przerwy wymieniany sprzęt specjalistyczny, samochodowy. No nie wiem gdzie jeszcze, ale nasze wszystkie jednostki są samochodowe. 4 należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Tylko w ostatnim roku otrzymaliśmy 2 nowe samochody, prawie każdy po 1 000 000 złotych. Cały czas dalej się staramy wyposażać te jednostki. Nie możemy dogonić tylko tych galopujących cen sprzętu czy maszyn. No. Taki nowy samochodzik, tak jak mówię,
bez wyposażenia specjalistycznego, 1 000 000 zł. No ludzie, trzeba to jasno i głośno powiedzieć. Ci strażacy... Podobno życie ludzkie, panie wójcie, jest bezcenne, ale chyba to ktoś to źle to pojmuje. Dokładnie, ale ja się z tym zgadzam. Ja się tym zgadzam. Dlatego nasza Rada Gminy też nie szczędzi środków na ochronę przeciwpożarową. W budżecie budżet ten na straż jest coraz większy. Tylko mówię, no my tutaj coraz większy budżet, a ceny też coraz większe na ten sprzęt specjalistyczny. Ale nie narzekajmy. Dajemy radę i mam nadzieję, że strażacy bardzo cieszą się dużym uznaniem wśród społeczeństwa. Tomasz Cydejko, prezes OSP Voskrzenice Małe. Historia OSP Voskrzenice Małe ma w swoje wzloty i upadki. Jak to, panie Tomaszu, wygląda obecnie? No, obecnie wygląda to tak, że jednostka stara się działać jak najprężniej. Oczywiście udzielamy się gdzie tylko możemy. Począwszy od akcji charytatywnych, tak jakby porządkowanie i dbanie o naszą miejscowość, gdzie jesteśmy gospodarzami. Co można dodać? Jest nas 40 strażaków, w tym 5 kobiet. Mamy również 5 honorowych. Do tego cały czas staramy się tak jakby dobierać młodzież. No, niestety jest nas mało, ale tak to wygląda. Mamy na wyposażeniu mamy Stara 266, no, którego trzeba coraz remontować. Wiadomo, już rocznik 77 bodajże, z tego co pamiętam. Mamy do dyspozycji 2 motopompy, które teraz już wymieniamy na nową pompę z dofinansowania z MSWiA. Taką fajną, szlamową, już potężną do konkretnej pracy. Mamy ubranie ochronne typu Nomexy i tak dalej. Sprzęt pierwszego kontaktu, takie podstawowe rzeczy. Jesteśmy taką jednostką, która wszystko ma do ostrych, szybkich wyjazdów. Jesteśmy na wszystko praktycznie takie przygotowani. A czy takie wyjazdy się zdarzają? Tak, często jesteśmy dysponowani tutaj do wypadków na E30, która u nas biegnie obok. Jesteśmy do różnego rodzaju pożarów latem, ścierniska, lasy i tak dalej. Pobocze, ktoś gdzieś tam niedopałek rzuca bardzo często u nas. Także no, mamy tych sporo takich wyjazdów i zawsze jesteśmy na miejscu, można powiedzieć. O, tu już ładnych parę lat nie było jeszcze ani jednego wezwania, na które byśmy nie pojechali. Czy dla jednostki OSP w Voskrzenicach Małych to zaszczyt dzisiaj gościć wszystkich prezesów OSP z terenu gminy i prowadzić u siebie ten zjazd strażacki? No, oczywiście, jak najbardziej. Już od parę lat się domagałem, że właśnie chcemy zorganizować takie przyjęcie dla prezesów. No w końcu się udało. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy ich przyjąć.